Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie do pana senatora Borowskiego, sprawozdawcy połączonych komisji. Mianowicie, czy pakt fiskalny został zawarty w ramach prawnych Unii Europejskiej, czy też nie? Czy poza tymi ramami? To jest istotne, moim zdaniem, pytanie. Oraz następne pytanie, mianowicie, czy traktat, pakt fiskalny nie narusza artykułu 219 Konstytucji, bowiem przyznaje polskiemu Sejmowi wyłączną i suwerenną kompetencję uchwalania budżetu państwa, co oznacza, że żaden inny podmiot, a zwłaszcza zewnętrzny, zagraniczny, nie może władczo wpływać na podstawową funkcję polskiego suwerena. I czy nie narusza artykułu 221 ustawy zasadniczej, która gwarantuje wyłączne, suwerenne prawo inicjatywy budżetowej, zmiany budżetu i inicjatywy w sprawie ustawy dotyczącej zaciągania długu publicznego dla Polskiej Rady Ministrów. Te ustalenia do rozstrzygnięcia są istotne, ponieważ wyłączna inicjatywa Rady Ministrów czy kompetencje Sejmu w zakresie uchwalania budżetu państwa oznaczają wyłączność nie tylko formalną, ale i materialną. Także moje pytanie, czy jest, czy nie. A ja już nie będę się wypowiadał na temat trybu ratyfikacji już tutaj. Jasne. Dziękuję. I czy jeszcze są do senatora Borowskiego pytania? To panie senatorze, proszę odpowiedzieć. Tak? Tak. Dobrze. Jeżeli chodzi o sprawy prawne, znaczy, czy to jest w ramach prawnych traktatów europejskich, znaczy ja będę prosił pana ministra, żeby w tej sprawie się wypowiedział bardziej gruntownie. Ja tylko mogę powiedzieć, że sam traktat zawiera przepisy, które mówią, że pakt fiskalny w żadnym stopniu nie narusza prawa europejskiego i musi być interpretowany zgodnie z prawem europejskim. To tyle mogę powiedzieć na podstawie samego tekstu, ale pan minister powie na pewno więcej. Natomiast jeżeli chodzi o artykuł 219, 221 Konstytucji, 219 tylko Sejm uchwala budżet. Otóż jeśli przyjmujemy regułę, no nazwijmy to deficytu budżetowego, regułę dyscyplinującą budżet. Na razie jeszcze nie mówię, jak przyjmujemy, ale jeśli ją przyjmiemy, to następnie nie kto inny jak Sejm, a najpierw Sejm musi ją przyjąć. Nie kto inny jak Sejm uchwali nowelizację do ustawy o finansach publicznych i w tej nowelizacji na przykład tę regułę wprowadzi. Czyli nikt za niego tego nie zrobi. Teraz, gdyby nam to ktoś chciał narzucić i powiedzieć tak, musicie to zrobić, a to tak, to zgoda. Ale nas ten przepis będzie obowiązywał wtedy, jak wejdziemy do strefy euro. A wejdziemy do strefy euro, jak Sejm uchwali 2/3 wejście do strefy euro, czyli będzie uchwalał łącznie z tym przepisem. Łącznie z tym przepisem, bo on obowiązuje w strefie euro. Zresztą, ile my będziemy ustaw uchwalali, prawda, i co będziemy zmieniali w Konstytucji 2/3 wtedy, kiedy będziemy chcieli wejść do strefy euro, to jest piosenka przyszłości i ja nie chcę się wdawać w zbyt daleko idące dywagacje w tej sprawie. Natomiast jedno jest pewne, że będzie musiało być 2/3. Czyli Sejm najpierw będzie musiał się zgodzić na to, a potem Sejm również wprowadzi to do zasad i oczywiście Rada, a wtedy Rada Ministrów będzie wykonywała ustawę. Czyli nie ma tu żadnej sprzeczności. To ja tyle. Dziękuję.